Organizatorem nauczycielskiego święta w powiecie było tym razem wespół ze starostwem II Liceum Ogólnokształcące imienia Janusza Korczaka. Wszystko zaczęło się od miłego artystycznego akcentu, czyli krótkiego koncertu zespołu wokalno-instrumentalnego działającego przy drugim liceum. Potem było już bardziej oficjalnie, bowiem z okazji nauczycielskiego święta nie zabrakło okolicznościowych wystąpień, które rozpoczął starosta wieluński Marek Kieler. Jest mi bardzo miło dzisiaj się z Państwem spotkać w przeddzień Dnia Edukacji, który jest Waszym świętem, świętem polskiej oświaty. W związku z tym pragnę w imieniu organu prowadzącego złożyć Państwu ogromne podziękowania za to, że wkładacie ogromne serce w edukację i wychowanie naszej młodzieży, naszych dzieci. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i poświęceniu nasze placówki oświatowe osiągają wiele sukcesów w różnych obszarach edukacji i cieszą się dużą popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych, nie tylko z naszego terenu powiatu, ale również powiatów ościennych. Dzięki Wam, szanowni dyrektorzy, dzięki Waszym pracownikom, którzy często są źródłem inspiracji i mobilizacji do realizacji celów, które wspólnie planujecie osiągnąć, to nam, jako kierownictwu powiatu, nie pozostaje nic innego, jak Was wspierać w tych działaniach, aby uzyskać jak najlepszy efekt dla naszej oświaty. Do kolejnych przemówień wrócimy za chwilę, teraz bowiem czas na samych nauczycieli, którzy otrzymali nagrody starosty wieluńskiego i wyróżnienia za dydaktyczną pracę. W tym roku nagrodę łódzkiego kuratora oświaty otrzymała nauczycielka języka polskiego z drugiego liceum Dorota Eichstedt. W imieniu łódzkiego kuratora oświaty, dyrektora delegatury oraz własnym serdecznym Państwu wyróżnionym nauczycielom składam serdeczne gratulacje i podziękowania za wkład pracy, którą włożyliście na rzecz oświaty. Życzę Państwu, aby Państwa taka aktywna i twórcza praca znalazła uznanie wśród uczniów i rodziców. Szanowni Państwo, Dzień Edukacji Narodowej to nie tylko, zwany potocznie Dzień Nauczyciela, to nie tylko święto nauczycieli, również święto pracowników administracji, obsługi, osób innych instytucji zewnętrznych, które są związane i pracują na rzecz szeroko pojętej oświaty. I tu chciałem wszystkim Państwu, nauczycielom, pracownikom administracji, obsługi złożyć serdeczne podziękowania, życząc dalszych sukcesów, pomyślności w życiu osobistym i zawodowym. W imieniu Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wieluniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej kierowniczej kadrze oświaty, nauczycielom, pracownikom administracji, obsługi placówek oświatowych Wielunia i gminy Wieluń życzę, aby praca w niej przyniosła jak najwięcej satysfakcji, radości i sukcesu. Życzę spełnienia zawodowych celów, promocji prawdy i piękna w codziennej, trudnej pracy, kształcenia, kierowania i administrowania placówkami oświatowymi.
Polska z wynikami edukacji, to powtarzam, w tamtym roku o tym mówiłem, znajduje się w czołówce Unii Europejskiej wśród krajów wysoko rozwiniętych. To niewątpliwy sukces polskich nauczycieli wspierających ich pracowników administracji i obsługi. Należą się Wam za to serdeczne podziękowania, słowa uznania za podjęty trud i poświęcenie na rzecz rozwoju polskiej oświaty. Pragnę pogratulować wszystkim dzisiaj wyróżnionym, tym, którzy w przeciągu swojej kariery, a raczej pracę nauczyciela należy nazwać misją, te kompetencje i te swoje zamiłowania rozwijają i są w pewien również sposób zauważone właśnie poprzez te oznaczenia. Ten rok, to dzisiejsze nasze spotkanie, Państwa spotkanie, a myślę, że chyba jest to pierwsze od 2 lat, albo od 3 lat. W mniejszym gronie, tak? Pamiętam, było w Rzemiośle takie ostatnie spotkanie. To okres bardzo dynamiczny, 2 lata pandemii, nowej rzeczywistości, poradzenia sobie z nauką zdalną. To wszystko Państwo na własnych barkach musieli nieść. Te różne dyspozycje, rozporządzenia ministra edukacji, ministra zdrowia, to wszystko było tak de facto realizowane przez Państwa. Doceniono również nauczycieli bardzo mocno zaangażowanych w pomoc naszym sąsiadom z Ukrainy, którzy po wybuchu wojny w ich kraju trafili do naszego powiatu. Chodzi oczywiście o szkolną młodzież, która przy wsparciu nauczycieli uczyła się u nas i uczy dalej języka polskiego. W taką właśnie naukę mocno zaangażowały się m.in. 2 nauczycielki z zespołu szkół nr 2, Anna Konopka i Aneta Strugacz. Odbywały się zajęcia w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Wieluniu i te zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu i tam spotykaliśmy się właśnie z młodzieżą ukraińską, uczyłyśmy języka polskiego. To były nasze spotkania. Proszę powiedzieć, jak to szło, jak to wyglądało na początku, czy miały się Pani jakieś obawy? Na początku było trudno. Później myślę, że było coraz łatwiej, ponieważ dzieci umiały coraz więcej słów po polsku i chciały już, zaczynały rozmawiać w języku polskim. Myślę, że to było łatwiejsze, ale te początki były trudne. Miała na to wpływ nie tylko sama trudność, jeżeli chodzi o język polski, o naukę języka polskiego, ale również sytuacja, w której były te dzieci, traumy, które przeżyły. To nie było proste zadanie, ale mam nadzieję i wydaje mi się, że wybrnęłyśmy z tego z wielkim sukcesem. Ja później jeszcze prowadziłam zajęcia z języka polskiego w trakcie wakacji. 3 razy w tygodniu spotykałam się z tymi dziećmi w 2. liceum i myślę, że to był bardzo dobry czas. Myślę, że ja przygotowałam te dzieci na tyle, że one w chwili obecnej nie mają problemów z taką adaptacją w klasach pierwszych czy też innych, do których trafiły. Ale tak jak mówię, język polski jest trudnym językiem i to nie jest łatwe zadanie. Niektóre miały gdzieś tam już minimalny kontakt, ale większość z nich to właśnie mało rozumiało w języku polskim, ale naprawdę tak im łatwo ta nauka przychodziła. Była to dla nas, no można powiedzieć, duża przyjemność, prawda, że uczyły się, starały się, naprawdę pomimo tej ciężkiej sytuacji, naprawdę dzieci przeżywały tą sytuację, która działa się na Ukrainie, przeżywały to, co ich tam spotkało, ale myślę, że dałyśmy radę, a dzieci jak najbardziej. Na koniec tej miłej uroczystości nie zabrakło oczywiście pamiątkowej fotografii wszystkich wyróżnionych i nagrodzonych pedagogów. Dłuższa relacja z Dnia Edukacji Narodowej w powiecie. Do zobaczenia u nas w Short Pressie. Zapraszamy.